Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny figurkowy unboxing na moim kanale. Dzisiaj mam dość nietypową figurkę, w pewnym sensie nietypową, gdyż jest to wariant, tak powiem Wam już teraz, Batmana, który u nas jest troszeczkę znany, może mniej, nawet i przeze mnie nie miałem z nim aż tak ogromnej styczności. Mam na pewno styczność z pudełkiem i boję się, że sami widzicie, co tutaj się stało. Czy w środku nie będzie jakichś uszkodzeń. Troszeczkę jestem tym przerażony i no kurczę, aż mi się zakasłało. Także spróbujmy, zobaczmy i miejmy nadzieję, że no nic się nie stało. Pudełku, figurce, bo może być problem z tym i byłbym wtedy troszeczkę smutny, powiem szczerze. Ale mam nadzieję, że nic się nie będzie działo. Oczywiście, jak zawsze od Dystryktu Zero, taka oto ulotka, ale ulotka jest najmniej ważna. Najważniejsze jest to nieszczęsne pudełko i jest ok. Tutaj był dodany papier i pudełko jest całe. To jest najważniejsze. A mam dla Was dzisiaj Batman of Zur-En-Arrh. I to jest po prostu taki wariant, no bardzo kolorowy bym powiedział, prawda? Ona mi się mega spodobała, więc szybko ją sobie zamówiłem i powiem szczerze, że dobrze zrobiłem, że tak szybko ją kupiłem, bo ona już zniknęła z oferty sklepowej, czyli bardzo szybko się wyprzedała. Tutaj oczywiście mamy takie boczki i tu jest oczywiście wersja z serii Batman Rip. No i oczywiście tył okładki, tak, pudełka. Bardzo ładne zresztą. I tutaj, jak możemy zauważyć, w tym secie też jest Lex Luthor, jest Batgirl, jest Nightwing, jest Joker oczywiście i jest Harley Quinn w wersji z Birds of Prey. Oczywiście unboxing tutaj będzie pełną parą, czyli ja to pudełko otworzę delikatnie, żeby nie pouszkadzać tutaj pudełka, bo ono też ma dla mnie zawsze jaką wartość. Przytrzymujemy chwilkę, łapiemy ostrość i wydobywamy naszego Batmana. Oczywiście to, co jest z tyłu na pudełku, to chyba powoli robi się standardem. Jest też karta kolekcjonerska wewnątrz tego pudełka, a sam Batman tutaj wygląda właśnie tak, jak widzimy. Przede wszystkim jest bardzo miękka ta jego peleryna, kapota, różnie to się na to mówi w różnych regionach. Zawsze one raczej takie są sztywne i mocne, a w tym wypadku jest inaczej. No ale nic. Odcinamy tutaj, sprawdzę w ogóle, czy jest. Tutaj jest jedyny chyba motyw do pokonania. Ja go se motnę w ten sposób. Widzę, że nogi w żaden sposób nie są zabezpieczone. Dłonie też. I musimy też wydobyć tą pelerynę. To jest zawsze takie niekomfortowe, powiem szczerze, kiedy się je wyciąga. No i dobra, mamy to. Tak się prezentuje nasz Batman. Powiem szczerze, że wygląda naprawdę spoko. Oczywiście standardowo, tak jak możemy się spodziewać w tego typu figurkach, stawy kulkowe na nadgarstkach, no i tutaj wszystko jest bardzo sztywne przede wszystkim, ale to dobrze. To bardzo dobrze. Tutaj też kulka na stopie, tu oczywiście ruchome palce są dodatkowo, ale to też już powoli stało się standardem w tego typu figurkach. Fajne detale tutaj takie poszywane są te. O, właśnie tu widzimy te wszystkie elementy. Także daje radę. Bardzo fajne. Chciałem po prostu mieć tą figurkę i ją sobie kupiłem. I tak jak mówię, dostępność jest już słaba, więc trzeba było od razu brać. Dodatkowo w zestawie noża może ja akurat nie będę wydobywał, ale łatwo można wyjąć maczugę. I powiem szczerze, że ona jest z takiego giętkiego materiału. Bardzo fajnie wykonanego. Aha, czyli tu możemy też chyba zauważyć, to raczej był świadomy zabieg, że tu można włożyć nóż, gdyż jest bardziej zaciśnięta pięść, a tu jest troszeczkę więcej luzu, aby można było zamontować maczugę. Dobra, nie będę się teraz z tym tutaj męczył. Niedługo Wam pokażę, jak to się prezentuje w zestawie takim z innymi postaciami, troszeczkę innymi niż nas przyzwyczajono, jeżeli chodzi o Batmana. Tymczasem
Ja z Wami się żegnam, pozostawię w taki sposób tą figurkę. Dziękuję Wam bardzo oczywiście za obejrzenie tego materiału. Subskrybujcie mój kanał, skomentujcie, polubcie, udostępnijcie. Tak jak mówię, troszeczkę innych materiałów też będzie na kanale. Poszerzamy w pewnym sensie, tak jak o to prosiliście. Oczywiście też nie zapominajcie o stronie lubiokomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagram. Ja tymczasem z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.